Kilka lektur szkolnych, że tak powiem, zostało usuniętych z listy, między innymi pan Tadeusz, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, tak? Ministerstwo Edukacji prowadzi jakąś obłędną politykę niszczenia tożsamości narodowej. Zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i na poziomie liceum są eliminowane z lektur obowiązkowych pozycje, które powinny być w kanonie przyzwoicie wykształconego Polaka. Jeżeli eliminuje się pana Tadeusza z inwokacją, której uczyliśmy się ileś lat temu, nawet za komuny, na pamięć. Epopei narodowej. Epopei narodowej pokazującej jednocześnie piękno, finezję polskiego języka. To się eliminuje. Jeżeli jest eliminowana z lektur trylogia Sienkiewicza, na której wychowały się pokolenia, która budziła dumę narodową z osiągnięć naszych ojców, która mówiła o naszej historii, zresztą wiele powiedzeń z trylogii czy z pana Tadeusza weszło do mowy potocznej. Przecież my myślimy trylogią, myślimy panem Tadeuszem, mówimy często cytaty, powiedzonka różne i tak dalej. To jest ten kod kulturowy między poszczególnymi pokoleniami. To jak Polacy mają myśleć podobnie, czy mają czuć się wspólnotą narodową, jeżeli ten kod kulturowy między pokoleniami minionymi, pokoleniami, które są teraz i nadchodzą, zostaje zerwany. Wydaje mi się, że w tej metodzie, w tym obłędzie jest jakaś metoda. To nie jest tak, że to wynika z jakichś oszczędności, chęci ulżenia dzieciom, żeby się, nie daj Boże, nie przemęczały z czytaniem. Czytanie bardzo rozwija, to nie tylko gry komputerowe, ale czytanie rozwija wyobraźnię. W tym jest metoda. Jest to niszczenie ducha narodowego, jest to niszczenie tożsamości narodowej w myśl jakiegoś absurdalnego przekonania, że trzeba na siłę zbudować jakiegoś nowego Europejczyka. Patriotyzm i duma narodowa, tożsamość narodowa oparta o wspólne rozumienie historii, o wspólny język, o bogactwo tego języka, ba, w Polsce również oparta o wspólną religię, którą w większości Polacy wyznają, to jest coś cudownego, wspaniałego i nie kłóci się w żaden sposób z byciem Europejczykiem. My jesteśmy w Europie od 1000 lat, w tej jednoczącej się Europie wokół wartości chrześcijańskich wtedy. Nikt nam tego prawa ani nie dał, ani nie zabierze. My, tak sądzę, takie było zresztą przekonanie Ojca Świętego Jana Pawła II, że, który przekonywał o tym, że warto integrować się z Unią Europejską, bo był przekonany, że my możemy dać tej coraz bardziej laickiej Europie, tej zagubionej Europie, tej Europie, która zaczyna odcinać się od swoich korzeni i idzie na manowce, my możemy dać pewne wartości, które są w narodzie polskim. Ale to jeszcze takie pytanie od strony, że tak powiem, technicznej, no bo przecież biblioteki szkolne od dziesięcioleci już były nastawione tutaj programowo i swoim, że tak powiem, dorobkiem i zasobami na pewne lektury. No, czy to nie stworzy jakichś problemów tutaj dostępu do nauki, bo przecież trzeba będzie kupić nowe książki. Tak, szkoły nie mają pieniędzy, ale to nie jest najważniejszy problem. Nowe książki można kupić. Pytanie po co? Jeżeli ten kanon lektur, które odnosiły się do naszej historii, które pokazywały zachowania ludzkie, uczciwość, szlachetność, że to są cechy, które należy promować, cechy, które rozwijają, które nas pozytywnie wyróżniają, to się niszczy. Mamy przygotowane, tak jak pan powiedział, biblioteki, mamy zasób biblioteczny, mamy dobrej jakości nauczycieli. Próbuje się tych nauczycieli dezawuować, mówiąc o tym, że im się nie chce pracować i tak dalej. Mamy przyzwoitych nauczycieli, którzy mogą wykorzystywać te zasoby do budowania również, tak jak wspomniałem, tożsamości narodowej. Mało. Chcę zwrócić uwagę, że twierdzenie, że nie będziemy uczyć polskiego, nie będziemy uczyć historii, absurdalne. Ja brałem udział w debacie w Sejmie, przepraszam za dygresję, gdzie występowała pani Szumilas i mówi tak, no musimy zmniejszyć ilość lekcji historii, ponieważ dzieci się nie chcą uczyć. No, Amerykę odkryła, dzieci chcą się uczyć, nie wiem czego. Natomiast historia, ale również i literatura narodowa może być w czasach współczesnych wykładana w sposób tak ciekawy, tak interesujący. Przecież dysponujemy internetem. To jest nieporównane między pokoleniami. Kiedyś mieliśmy czarno-białe książki. Musieliśmy szukać w bibliotekach. W tej chwili mamy cały zasób
kultury i historii świata w internecie. Możemy poprzez internet mieć dostęp do wielkich muzeów, do bibliotek. Możemy poprzez różnego rodzaju gry komputerowe, nowe możliwości wykorzystania informatyki rozwijać wyobraźnię. Możemy odtwarzać sobie, nie wiem, bitwę pod Salaminą czy bitwę pod Grunwaldem. Możemy bardzo uatrakcyjnić naukę historii, również naukę języka polskiego, literatury tej, która jest naszym bogactwem, czyli nie likwidować, chyba że się ma złe intencje, ale nie likwidować, tylko wykorzystywać to, co nowe możliwości, technika, internet, informatyka daje, by to uatrakcyjnić. Nauczyciele są do tego chętni, ale do tego musi być również chętne Ministerstwo Edukacji, a Ministerstwo Edukacji chce redukować to, co jest wartościowe, kosztem nie bardzo wiem czego, jakiejś tezy idiotycznej, z którą ja się nie zgadzam.